Siema kochani, dzisiaj mam. Cześć! Siema! Największą paczkę ze wszystkich paczek. Nigdy wielkie tak. Nigdy. Pokczampy na czacie, moi drodzy. Przepraszam, nigdy tak wielkiej paczki nie miałam. Słuchajcie, to jest wysłane przez jednego widza. On chciał, żeby to otworzyła na filmie. Ja w ogóle nie wiem, co tu jest. To jest takie bardzo lekkie. Nie jest to ciężkie. A wydaje. To się ledwo do paczka ma zbliżyło. Czy to by się zmieściło do paczkomatu? Dupa boli od, nie od tego testerania, co ci trener tam ładuje? No, odklej się! Co jak to otworzyć? Może zacznie wygłaszać jakieś kontrowersyjne poglądy, kto wie? To myślisz, że wtedy wtedy bym dostał taką paczuchę? Może. Ty Mati, ale także. Gdzie jesteś grzechem i cudem jednocześnie. Mati, zrobiłbyś wspólny podcast, komentarze z Nike'ą, tak jak Kim, Gimper i Revo, ale żeby był odcinek, podcast, komentarze, to musiałbym rozmawiać z kimś, kto ma cokolwiek do powiedzenia. A tutaj raczej byłoby ciężko. O kurcze. Spysiu, Hariusz ma parę do walki, Staszka versus Nike'a. No tak, no mówię, konferencje w ich wykonaniu były, znaczy nie, powiem ci tak. Chciałem powiedzieć, że w konferencji w ich wykonaniu byłyby ciekawe, natomiast ja wiem, że na żywo one by się uśmiechały do siebie, były super milutkie, bo one takie są. Majsteczka taka jest, ona, nie wiem, w internecie mogę po niej jechać i tak dalej, ale na żywo by było takie, no jesteśmy girl power i dupa, nie? Nie, to nie byłoby ciekawe. Jak bardzo byśmy chcieli, jak bardzo nasza wyobraźnia podpowiada, że konferencje byłyby ciekawe i krwiste, tak by nie były. No i cholery. Ta była słaba? No moja była słaba, no to ta byłaby jeszcze słabsza. Chociaż nie wiem, da się słabiej. Nie mam pojęcia, to gibicu. To dochodzi do pewnego fragmentu, bo tu są... Tu jest coś takiego... ...pewnego fragmentu, bo tu są... Nie, to tu dochodzi do pewnego fragmentu, bo tu są... Dobra, impost, okej. Okay. Mam kontrakt na więcej walk? Mam. Ja nie wiem, by się... Nie patrzyłem na dane, tylko patrzyłem, czy to jest na ten, etykieta z paczkomatu, czy z DHL-a. Przydał jakiś nóż i by problemu nie było. Kurczaki. Jak ona to otwiera? Rozrywa taśmę. Gdzie mam jakiś nie wiem, nożyczki albo co? Ale zajebisty film w ogóle, nie? Że oglądałem minutę, jak ona otwiera... Otwiera, znaczy inaczej, tak, oglądałem minutę, jak otwiera paczkę. Dobra. Czajcie? Minuta 30, otworzyła. Dała radę. Co to? Mamy cudowne życie, nie? Najlepsze jest to, że to ona otwiera tą paczkę, nagrywa, a to my to oglądamy, nie? Quark. Balon! Balon! A drugi chyba się rozkontynuował. Balon z helem! Ej, to jest super! Ładnie. Jaki uroczy jest! Nie mogę! To ale jest jeszcze drugi, ale... Ale jest jeszcze drugi, który chyba nie wytrzymał. I... To ja jestem tym balonem. Ja już nie wytrzymuję. I jest liścik. Czerwony jak na walentynki. Akali, czerwony hej. Jak na walentynki. Od tego psychora na bank? Nie, no ona podaje normalnie ten, patrz. Paczkomacik podaje, tak o. Dobrze, że jesteś Natalią, pamiętaj, że jesteś cudem. Co by się nie działo, pamiętaj, że nie jesteś sama. Ludzie cię kochają, a... I potrzebne są pieniądze. Masz pół grzecha. O. 3,33. No bardzo dziękuję za pół grzecha. Bardzo, bardzo dziękuję. Że to nie był grzeczny, to nie tylko półgrzeczny. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, zło. Ale to kochany jest! Moi drodzy, pamiętajcie, że jesteście cudakami. No jejku. Jest, że jesteście cudakami. No to jest jesteście. Urocze, jeszcze ten balonik. One tak by wyleciały, gdyby one tak serio dobrze działały. Nie, to jest urocze. I mamy tu jeszcze jedno Raffaello. Drugie Raffaello. To Fifi, ostatnie mi rodzeństwo to Fifi zjadło, więc sobie teraz zjem, bo dostałam na urodziny, bo ostatnio miałam urodziny. Zaraz będą kinderki, zobaczycie. Więc teraz już sobie serio zjem. I mamy jeszcze... Coś tu jest. Tu coś jest. Myślałam, że to będzie... Ja też myślałam, że to jest... No dajesz paczkę.
Jedziesz koło paczkomatu i czekasz, aż odbierze. Max 3 dni i wiesz, gdzie jest Nike. Dokładnie, tylko trzeba 3 dni. Co tu jest? Nie wiem, ale tu ten balonik tu musi być tu, o, przy mnie. O, co to jest? Takie coś? Wygląda. Jaka super różyczka! Co, to jest róża? To jest... Perfumy, nie? A co się z tym robi? No, co się z tym robi? Nie wyciągaj, bo zepsujesz. Różyczka. Ale ładno. Co tam jest? To się nie wyciąga, a jeżeli to cykła. Jaki wstyd. Feromony. Czy ja naprawdę nigdy nie... Ale... Co to jest? A czemu ona jest taka mięciutka, ta róża? Ona jest do jedzenia? No to... Nie gryź tego. To nie ma do jedzenia. W ogóle tak niefortunne oświetlenie, że wygląda jak miałam miliony lat. Na miliony lat się nie da mieć. Ej, chyba. O co tu chodzi? Co tu jest? Marka, jeszcze nie, na razie nie. Co jest z tym robić? Co to... Coś... Co to jest? Nie wiem. Różyczka? Ale coś jest... Ładne jest to pakowanie. I co dalej? Bo ja nie wiem. Ostatnio też dostałam właśnie to piórko, co nie wiedziałam, co to jest, a okazało się, że to było ten... zakładka. To była zakładka, to było urocze. O. To jest słabe, co mi się... Bez kinderków? No ja też nie rozumiem, taki słaby widz. Pakuję je sobie, bo mam smaka na to filmiki. Czekajcie, jak się to tutaj robi? O. Żeby znać adres Nike, wystarczy wpisać nazwisko i Boguszewica i wyskakuje adres, gdzie jest firmy, to mają zarejestrowaną. Co ty gadasz? Tak. Tak. Tu trzeba rozerwać. I... Smacznego. To była wieczna róża? No powiem ci, że jednak nie wieczna, skoro już się zepsuła, nie? Maska, ja kocham to fifi. Ten, kto mi to kupił, musi mnie dobrze znać. Także dziękuję bardzo. No jednak nie tak dobrze, skoro kinderków nie ma. No dobra, jak się to wsadzi? Jeszcze tylko ja bym się bał faktycznie cokolwiek zjeść takie paczki, nawet gdyby było fabrycznie zapakowane. No, ryzyko jest zawsze. Zgadza. W każdym razie dziękuję bardzo za prezenty. Liczną rodzinę ma, tak jest. Urocze. Dziękuję bardzo i w sumie wszystkiego dobrego wam życzę. O, to jest fajnie tutaj doklejone jeszcze, bardzo fajnie, o. Dobra, kochani, wiecie... Jest ryzyko, jest zabawa, dokładnie. Majcie, to pa. Cześć, szanowna pani. Ej, dobra, co to było? Pakowanie. To nie ma do jedzenia. Ale... Różyczka. Co to jest? Ale ładnie. Takie coś? Nie wiem, co to jest. Royal... Roses. Co to jest? Royal Roses. How? Aha. Taka pojedyncza róża. Okej, okay, to była po prostu ozdoba. Ona ją rozwaliła. No dobra. No to jednak nie wieczna róża, tylko taka... No wieczna róża. No nie wieczna, skoro ją rozwaliła, człowieku. Wpisz sobie wieczna róża. Tam sobie wpisz. Taka wieczna róża, jak była wieczna, to by się nie rozwaliła. Wersja romantyczna, to dajesz taką różę ukochanej z podpisem, że twoja miłość skończy się, gdy ta róża zwiędnie. No to powiem ci tak, chyba, że, albo jak ją urwiesz na przykład, nie? No bo Nike szybciutko miłość taką urwała.